Serdecznie na spotkaniu organizowanym nietypowo, mianowicie przez nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot i przez Instytut Rybarskiego. Jest to nasze takie wspólne przedsięwzięcie. I teraz jesteśmy winni wszystkim, zarówno naszym stałym bywalcom, jak i nowym osobom, wyjaśnienie, dlaczego tak. To ja od siebie, a pan Mariusz od siebie oczywiście. I tutaj idea jest prosta. Koncepcja militaryzacji narodu, która zawsze była bliska, przynajmniej ruchowi zadróżnemu, jest według nas nie tylko koncepcją organizacyjną. To znaczy nie chodzi tylko i wyłącznie o zorganizowanie czegoś. Magazynów broni, strzelnic, szkoleń, czegoś tam jeszcze. Chodzi o to, żeby również zorganizować ducha narodu w ten sposób, żeby ten duch był zdolny do obrony. Bo historia wykazała, że najlepsza broń i najlepsza organizacja nic nie działa, jeżeli ten żołnierz, który ma tej broni używać, wyrzuci ją do rowu. Jak Francuzi swoją broń w 1940 roku. A żeby nie wyrzucił tej broni do lowu, to musi być odpowiednio nastawiony duchowo. I tutaj postanowiliśmy zaprosić pana magistra Przemysława Czyżewskiego, szefa Straży Marszu Niepodległości, szefa szkolenia Straży Marszu Niepodległości, żeby kilka słów o tej koncepcji opowiedział. To jest jakby tyle. Na koniec tylko pozwolę sobie zauważyć, że ci nasi słuchacze i widzowie, którzy będą obawiali się nawiązań do faszyzmu, zwracam uwagę, że nie rodzi się faszyzm, na pewno jesteśmy nie w piwiarni, ale w kawiarni. W piwiarni narodził się nazizm, a faszyzm narodził się właśnie w piwiarni. Nie, w winiarni, bo to by było... Winiarni, no tak, dobrze, jasne. Oddaję pytania po wystąpieniu. Zajmujemy się głównie ekonomią narodową, ale ekonomia narodowa może się rozwijać, kiedy państwo jest bezpieczne, ponieważ sytuacja międzynarodowa kwestionuje dotychczasowy porządek bezpieczeństwa, który by się jakoś w Europie przez kilkadziesiąt lat, 20 parę lat utrzymywał. W związku z tym militaryzacja narodu dla nas to jest przede wszystkim pewien stan ducha, znaczy zgoda narodu na to, żeby państwo zaczęło ponosić koszty utrzymywania nowoczesnej armii, koszty rozbudowy przemysłu ogromnego, jak i również budowę społeczeństwa gotowego do obrony kraju. Poprzez jakąś samoorganizację, powiedzmy, terenową, oddolną, wspomaganą przez nasze państwo. Czy my nie jesteśmy specjalistami od kwestii obronności, natomiast uważam, że jest to rzecz zasadnicza dla funkcjonowania niepodległego państwa polskiego. Zapraszam do wysłuchania naszego prelegenta i potem do dyskusji. Dziękuję za zaproszenie. Ja szczerze mówiąc nie do końca wiedzę co do potencji naszego spotkania, więc rozumiem, że tutaj już w jakiś sposób tym wstępem próbujemy to kierunkować. Żeby nie przedłużać niepotrzebnie jakichś wstępniaków, nie robić, proponuję, żebyśmy od razu przeszli do konkretów. Jeśli chcemy rozmawiać o tym, co nazwaliśmy sobie roboczo militaryzacją narodu, ja starałbym się bazować na pewnych postulatach czy pewnych takich celach, które sobie wyznaczyliśmy jako środowisko wyrastające z Marszu Niepodległości czy środowisko związane dzisiaj z ruchem narodowym. I część z państwa pewnie się z tymi naszymi celami, z tymi postulatami militaryzacji narodu spotkała. I wśród tych postulatów może spróbuję sobie umiejscowić tutaj to, o
czym panowie mówili. Ja pokrótce przypominając, czy nawet przygotowując się do tego spotkania, usystematyzowałem sobie trochę te nasze postulaty pod kątem rozdzielenia ich na pewne dwie grupy celów takich właśnie związanych z obronnością państwa. Czyli postulaty, które w naszej myśli, w naszych założeniach mają podnosić stricte bezpieczeństwo państwa, głównie mówimy tutaj o bezpieczeństwie zewnętrznym, oraz cele, które mają stanowić docelowo podniesienie tego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa obywateli. Jak gdzieś tam zaczynamy się zastanawiać nad tym, o czym właśnie tutaj panowie powiedzieli, to ja trochę może z przekory bym, no to chyba jakoś mi przychodzi, po prostu kojarzy mi się z tym. A mianowicie, znacie pewnie film Betarg. Znacie film Betarg, prawda? Dokumentalny. Tak, dokumentalny film Betarg. Tam jest pewna myśl tego filmu. Jest myślą, która tak naprawdę powinna być również przez nas bardzo, bardzo mocno analizowana. Czyli coś, co zmieniło ducha narodu, który z gruntu był agresywny. Nie przejawiał praktycznie żadnych tendencji takich właśnie do jakiejś samoobrony, do ochrony takiej fizycznej, czy już nie mówiąc o militarnych swoich interesów. Czy myśl przewodnia filmu Betar jest o tym, że znaczy mówi, że organizacja Betar zmieniła ducha Żydów. I teraz my w dzisiejszej sytuacji uważam, moglibyśmy się zastanawiać, co współcześnie i przyszłościowo moglibyśmy zrobić dla naszego narodu, żeby dzisiaj doprowadzić do tego, do czego właśnie Żydzi doprowadzili swoim Betarem, prawda, to miało później skutki w postaci państwa Izrael, ich piekielnej skuteczności, która może u nas wywołać różne emocje, ale trzeba przyznać, że są piekielnie skuteczni w toku dalszej egzystencji państwa Izrael. Co my musimy zrobić, żeby Polakom właśnie przywrócić tego ducha bojowego, żeby zmienić ducha Polaków, który został zmiażdżony przez ostatnie pewnie około 150 lat. A jakie to były rzeczy historyczne, to pewnie wszyscy wiemy. Stąd ja te nasze postulaty militaryzacji narodu podzieliłem sobie na dwie grupy. Możemy mówić o postulatach, które są, chcielibyśmy promować i rozwijać w zakresie takim stricte sfery wojskowości i postulatach, które chcielibyśmy rozwijać w sferze cywilnej. Ona się bardzo mocno przekłada właśnie na tą sferę taką duchową, na tą sferę zmiany naszej mentalności, na sferę, która pozwoli odzyskać narodowi w sferze jego świadomości te zdolności właśnie takie, ja trochę się boję słowa obronne, bo to my znowu gdzieś tam historycznie brniemy, to jest ciekawe właśnie źródło słów, prawda? Mówimy o broni, a nie zaniechaliśmy mówienia o orężu. I to jest to, żeby ten nasz duch był orężny, a przestał być tylko właśnie takim duchem bronienia się, chociaż dzisiaj to nawet to wygląda. Czyli mamy sferę wojskową i sferę cywilną. Przypominając te nasze postulaty, o których pewnie zaraz sobie podyskutujemy, przytoczę to, co w sferze wojskowości chcielibyśmy rozwijać, czy proponowalibyśmy rozwijać. Nasza armia dzisiaj, te właściwe siły zbrojne, to jest około 100 tysięcy żołnierzy. Z tych 100 tysięcy żołnierzy szacuje się, że realna siła zbrojna, realne to takie stricte wojsko operacyjne, to jest od 25 do 30 tysięcy żołnierzy, czyli w oczach takiego, no powiedzmy, laika, który wojskowością się nie interesuje, to jest liczba żołnierzy, którą bylibyśmy w stanie skierować, nie wiem, na front, powiedzmy, czy do działań stricte wojskowych. Cała reszta to jest zaplecze, to jest logistyka, to są tak naprawdę urzędnicy ze stopniami wojskowymi, występujący w roli żołnierzy. Czyli realna siła zbrojna to jest około 25-30 tysięcy żołnierzy. Niektóre śmiałe statystyki mówią o maksymalnie 40 tysiącach żołnierzy. Z tego około 2 tysiące mamy wyśmienicie wyszkolonych, wyposażonych w
wojsk specjalnych i spośród tych 100 tysięcy żołnierzy szacuje się dzisiaj, że przez misje na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie przewinęło się około 25 tysięcy żołnierzy. Ciężko jest szacować, czy to jest literalnie zliczona, pomnożona przez ilość misji, ilość żołnierzy biorących udział w każdym z kontyngentów, czy to faktycznie, jeśli żołnierz był 2-3 razy na misji, to to ktoś analizował też statystycznie i te 25 tysięcy już to uwzględnia, tego nie wiem. Więc to jest taka nasza realna siła zbrojna. Naszym celem, czy naszym postulatem byłoby przywrócenie pełnej zdolności bojowej tym wszystkim 100 tysiącom żołnierzy. Uważamy, że przy naszym potencjale gospodarczym, przy naszych możliwościach finansowania regularnej armii, to jest pewne optimum, który ani nie obciąża państwa za nadto i w pewnych sytuacjach gwarantuje nam przywrócenie tych zdolności obronnościowych państwa. Zakładam oczywiście, że na armie duże są w stanie sobie pozwolić jedynie po pierwsze państwa duże, po drugie państwa silne, po trzecie państwa bogate, bo dzisiaj jednak często idzie w parze. Nas na dużą armię nie stać i te 100 tysięcy uważamy za absolutnie optimum. Tym bardziej, że my już te 100 tysięcy żołnierzy utrzymujemy. I realne koszty przywrócenia, stworzenia z tych 100 tysięcy takiej realnej siły zbrojnej, wbrew pozorom, wcale nie byłyby większe niż są dzisiaj. Postulowaliśmy również przywrócenie pewnego rozwiązania, które funkcjonowało jeszcze w latach 90., czyli niewielkie formacje specjalne, wówczas to były kompanie specjalne działające w ramach większych związków taktycznych. Chcielibyśmy, żeby przy tych dużych jednostkach wojskowych takie kompanie specjalne były znów powoływane, odtwarzane, żeby one funkcjonowały. Do tego w zakresie tej strefy wojskowości chcielibyśmy totalnie zrewidować miejsce i rolę pozostałych służb mundurowych w systemie obronności państwa. Dziś pewne wplecenie służb mundurowych w system obronności państwa praktycznie nie istnieje, a musimy sobie zdać sprawę z tego, ciężko jest to oceniać, nie wiem, czy uznać to za patologię, czy jakieś kwestie braku, czy właśnie wynikające z braku tej koordynacji, sytuacje, kiedy mało się o tym mówi, mało pewnie ludzi o tym wie, ale praktycznie wszystkie służby mundurowe mają dzisiaj bardzo dobre oddziały specjalne, mają wydziały realizacyjne, mają wydziały zabezpieczenia działań, czy jak się to nazywa. Są to zazwyczaj jednostki bardzo dobrze wyposażone, bardzo dobrze wyszkolone, które nie ustępują często poziomie wyszkolenia, a i zdarza się, że przez te wyjazdy na misje, gdzie te formacje też na tych misjach zagranicznych biorą udział, wyszkolone podobnie do najlepszych jednostek specjalnych wojskowych. Czy ktoś kalkuluje wprzęgnięcie ich w wypadku konfliktu w system obronności państwa? Szczerze mówiąc, bardzo wątpię. Drugim komponentem tej sfery wojskowej jest system obrony terytorialny. I tutaj znowu, nie odkrywając Ameryki, nie tworząc niczego nowego, bazujemy na rozwiązaniach, które chwilowo zaistniały w latach 90., które były rozwijane przez pewną grupę wojskowych, którzy nie do końca odnajdywali się pewnie w środowisku Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który przez profesora Wolniewicza swego czasu został nazwany bardzo konkretnie obcą agenturą, a nie żadnym Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. Ludzie, którzy myśleli bardzo przyszłościowo i bardzo mądrze, wypracowali sobie, to jest między innymi profesor Józef Marczak. Tu jest taka praca bardzo ciekawa właśnie tego zespołu wojskowych i naukowców, którzy całą koncepcję obrony terytorialnej wypracowali. Ta obrona terytorialna funkcjonowała przez pewien czas. Gdziekolwiek o niej sobie poczytamy, jest takie enigmatyczne stwierdzenie, że na początku lat 2000 cały system obrony terytorialnej został rozmontowany. Nikt nie wie czemu, nikt nie wie z jakiego powodu, nikt nie wie w jakim celu i jak to w MON-ie bywa, nikt nic nie wie. Po prostu. Pytania później.
Więc to jest rzecz, która znowu nie musi być wymyślana od podstaw. To jest coś, co jest, ten system jest bardzo ciekawy, jest mądry. Wydaje się, że nie trzeba byłoby w nim wiele zmieniać. Kolejnym aspektem tego systemu jest to, co dzisiaj możemy słyszeć pod hasłem odbudujmy armię krajową. Wbrew pozorom to nie jest jakiś głupi slogan, ale może nazwa w mojej ocenie jest nie do końca fortunna, nie do końca mądra, natomiast sam projekt jest świetny. W wielkim skrócie, w jednym zdaniu. Polega to na przygotowaniu struktury obrony terytorialnej, przygotowaniu obywateli do potencjalnych, przyszłościowych działań w warunkach okupacyjnych. Jeśli, nie daj Boże, kiedykolwiek w bliższej, dalszej przyszłości mielibyśmy działać w warunkach podobnych do warunków drugowojennych, to my chcielibyśmy być z góry przygotowani na to, żebyśmy nie musieli prowadzić pracy szkoleniowej, pracy organizacyjnej od podstaw, żeby już dzisiaj pewne mechanizmy, pewne struktury były z góry przygotowane, pewne działania z góry prowadzone. To jest koncepcja bardzo ciekawa, ona się nazywa w sposób taki, który czasem wywołuje jakiś grymas na twarzy i może wywoływać właśnie uśmiech, ale to jest dobra i mądra koncepcja, więc to jest postulat, do którego w gruncie rzeczy byśmy się również jako pewne środowisko przychylali. Chcielibyśmy też wrócić do pewnych... też jest to... Te wszystkie rzeczy, o których mówię, one się bardzo często zazębiają. Te pomysły odbudowania Armii Krajowej, te pomysły przywrócenia kompanii specjalnych w dużych tych formacjach taktycznych, które działają przecież w swoich okręgach wojskowych. Bardzo często jest to w jakiś sposób pokrywające się z województwami, czyli jest rozrzucone w terenie. Takie kompanie specjalne chcielibyśmy, żeby docelowo były strukturami kadrowymi, które w warunkach, mówię znowu, nie daj Boże, jakichś okupacyjnych czy w warunkach konfliktu zbrojnego, stają się wyśmienitą kadrą do szkolenia właśnie grup bazujących na obronie terytorialnej, czy w dalszej kolejności już grup zupełnie cywilnych. Chcielibyśmy rozbudować system współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej, tak naprawdę stworzyć od podstaw mądry system współpracy z Ministerstwa Obrony z organizacjami społecznymi, organizacjami cywilnymi o profilu proobronnym. To znowu będzie zahaczało kwestię obrony terytorialnej, ale byłoby to rozwiązanie systemowe. Kolejny taki element to jest znowu otwarcie się struktur wojskowych, czyli Ministerstwa Obrony i tych całych ośrodków dowódczych na organizacje cywilne w postaci wypracowania pewnych ujednoliconych norm szkoleniowych. Dla przykładu, jeśli ja mam w Warszawie grupę ASG albo grupę paintballową, to ja mogę skorzystać z programów szkoleniowych, które dla takich paramilitarnych grup cywilnych przygotowuje nie wódz takiej grupy, jakiś tam domorosły, prawda, cywilny szef, ale przygotowują specjaliści z Ministerstwa Obrony Narodowej, specjaliści od obrony terytorialnej, specjaliści od działań nieregularnych i oferują takim grupom cywilnym, które mogą sobie takie programy szkoleniowe wdrażać. To z kolei, jak łatwo się domyślać, powoduje, że w bardzo łatwy sposób takie grupy cywilne mogą stawać się komponentem czy zapleczem naturalnym dla oddziałów wojskowych, chociażby czy oddziałów, czy pozwalają w łatwy sposób dobrze współpracować z formacjami obrony terytorialnej. Nie każdy może chce być elementem oddziału jakiegoś obrony terytorialnej, ale chciałby, żeby jego grupa była szkolona w taki sposób, że docelowo pozwoli jej to łatwo współpracować z formacjami wojskowymi. Kolejny element jest to powszechny system szkoleń wojskowych dla wszystkich mężczyzn, którym tylko stan zdrowia pozwala na takie szkolenie, mężczyzn pełnoletnich, który z kolei, mówi się czasem dzisiaj o zasadniczej służbie wojskowej, jakichś tam szkoleniach miesięcznych, dwumiesięcznych, jakichś oderwanych od rzeczywistości, od realiów życia pomysłach. Na służbę zasadniczą nie mamy pieniędzy, służba zasadnicza pokazuje często, że jest bardzo niewydajna, jest niewydolna i tak naprawdę ludzie, którzy chociażby za PRL-u czy w tych latach jeszcze 90. przewinęli się przez służbę wojskową, faktycznie nauczyli się spać łóżka i nauczyli się pewnej samodzielności, ale ja osobiście uważam, że to nie jest powód, dla którego państwo
finansować powiedzmy roczny opis przysposobienia obronnego dla dorosłych mężczyzn. Tego się powinni uczyć w domu, a nie w wojsku. I uczyli się w tej służbie wojskowej, jak to czasem się mówiło, grabienia liści, czyszczenia latryn i malowania trawy na zielono. Mi przynajmniej na szkoleniach zawsze w szczeniackich czasach instruktorzy z wojska powtarzali, żeby się trzymać od wojska z daleka, bo strzelanie, bieganie po poligonie, czyli to, co jest fajne w szkoleniu wojskowym, to wy macie tu, jak sobie zapłacicie i przyjedziecie na obóz właśnie paramilitarny czy survivalowy, a jakbyście poszli do MON-u, to was czeka głównie właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem, a wcale tak fajnie z tym bieganiem po poligonach i strzelaniem w wojsku to nie jest. Stąd system powszechnych szkoleń wojskowych powinien obejmować po pierwsze wszystkich, po drugie powinien być absolutnie nieuciążliwy dla takiego zwykłego, codziennego życia. Czyli w naszej ocenie 2-3 tygodnie, 2 do 3 tygodni w dwóch cyklach szkoleniowych w roku absolutnie wystarczy. Zorganizowany profesjonalnie, zorganizowany na bazie dobrych instruktorów, mocno i dobrze finansowany. Załatwiałby sprawę tego, żeby powszechna była umiejętność strzelania, powszechne było zapoznanie się z unitarnym szkoleniem wojskowym. Dodatkowo bylibyśmy skłonni dopuścić na przykład szkolenie wojskowe dla kobiet, natomiast jedynie na zasadach ochotniczych. Jeśli taka pani, która skończy 18 lat, życzy sobie przejść takie szkolenie, absolutnie ma do tego prawo. Do tego udział w takim szkoleniu, tak jak to jest dzisiaj na przykład w tym nieszczęsnym NSR-ze, który okazał się projektem absolutnie poronionym. Osoba, która odbywa przeszkolenie obowiązkowe, zachowuje prawo do wynagrodzenia i pracodawca ma obowiązek zwolnić taką osobę na prawach takich, jak jest to powiedzmy przy urlopie wypoczynkowym. Więc też nie byłoby tu zagrożenia, że odbije się to w jakiś sposób na zatrudnieniu takiej osoby, czy pracodawcy nie chcieliby zatrudniać osób, które brały udział w takiej szkole. To, że byłoby to powszechne, to pracodawcy nie mieliby tutaj nic do powiedzenia. No i nie oszukujmy się też, może byłoby to stosunkowo nieduże obciążenie dla pracodawców, bo też na rynku pracy ma to znaczenie. Więc mamy tą strefę stricte wojskową. Ona ma pewien wpływ na to, o czym tutaj chcemy rozmawiać, czyli na ten taki etos obronności, etos militaryzacji narodu, etos budowania tego takiego charakteru narodu, może właśnie nie zmilitaryzowanego, tylko narodu orężnego, powiedzmy. Ta strefa wojskowości ma, bo etos sprawnej, silnej armii ma ogromny wpływ na to, jak całe społeczeństwo, cały naród podchodzi do kwestii obronności, do kwestii właśnie obowiązku, chociażby brania udziału w takich szkoleniach, chociażby do tego, jaki naród ma stosunek do broni, do militaryzacji, do wojskowości. Natomiast jednak ogromną rolę w tej przebudowie naszej świadomości, przebudowie naszej mentalności ma jednak strefa cywilna, czyli ta praca, która jest pracą wymagającą programów długofalowych, programów mądrych i skierowanych na... Znaczy nie da się tych programów wdrożyć w systemie, nie jest, prawda? Zmieniamy rząd, przejmujemy władzę i w ciągu roku zmieniamy naszą mentalność, powodujemy, że się przestajemy bać broni, wyrzucamy do śmieci w ogóle system reglamentowanego dostępu do broni i jest fajnie, żyje nam się dobrze. Nie, niestety tak dobrze nie jest i ta odbudowa naszej mentalności, naszej świadomości w tym zakresie, w naszej ocenie wymaga naprawdę bardzo mądrych działań długofalowych właśnie w sferze cywilnej. Jednym z koronnych, fundamentalnych postulatów jest to postulat wprowadzenia systemu działań zmierzających do odbudowy kultury, po pierwsze, używania broni. Nie każdy musi posiadać broń, ale każdy obywatel powinien umieć broni używać. Każdy obywatel, który brałby udział w obowiązkowych szkoleniach, każdy obywatel, który chciałby w formie rekreacji czy sportu odwiedzić sobie raz na kwartał, czy raz na rok, a może raz na tydzień strzelnicę, byłby w stanie taką bronią sprawnie i mądrze, przede wszystkim mądrze i odpowiedzialnie posługiwać się. I tutaj mamy znowu zespół pewnych elementów, które będą się ze sobą pokrywały, będą się zazębiały. Przede wszystkim jest to popularyzacja wiedzy o broni.
dzisiejszy przekaz, czy to głównych mediów, czy to jakiejś takiej świadomości społecznej, on jest przede wszystkim mocno zbolszewizowany. Przede wszystkim, no, chyba to jest główny element. Nas uczy się, że broń jest coś złego. Nam się wmawia, że jak Polak to jest jakieś takie zwierzę z innej planety. Wszyscy inni sobie dają radę, mogą posiadać broń, ale Polak to jest coś, co sobie z bronią nie poradzi. Co jeśli tylko dostanie broń, to zaraz sąsiadowi strzeli w plecy, albo jak go żona wścieknie, to ją tam postrzeli. Albo jak się upije, to wyjdzie na ulicę i tam, prawda, wysypie cały magazynek do przechodniów. Taki jest przekaz, który trafia do naszej świadomości. Ja szczerze z przerażeniem stwierdzam, że również w naszym środowisku, w środowisku ludzi prawicowych, ludzi o poglądach narodowych, patriotycznych, często wręcz poglądach nacjonalistycznych, panuje zaskakująco dużego procentu ludzi właśnie paniczny strach przed bronią. I to jest gigantyczne pole do pracy. To jest praca, która wymaga naprawdę takiej pracy u podstaw, pracy organicznej, żebyśmy odzyskali tą odwagę i mądrość używania broni. To jest popularyzacja wiedzy o broni. To trzeba zaczynać od szkoły, zaczynać od domu, zaczynać od mediów, zaczynać naprawdę od najmłodszych lat. Więc jest to pewien system działań, który ja w swoich materiałach zawsze nazywam przywracaniem kultury posiadania i kultury posługiwania się bronią palną. Musiałoby to mieć formę programów rządowych, promujących postawy proobronne, promujących zarówno używanie broni, jak i posiadanie broni, jako pewien przywilej wolnych ludzi, wolnego narodu. Jeśli już żyjemy w warunkach demokratycznych i pewnie nie ma w najbliższej perspektywie jakichś widoków na zmianę, to mówmy o tym, że jednak prawo do posiadania broni jest przyrodzonym prawem właśnie narodu, który demokrację wybrał jako system, według którego chce żyć. Jest to jedna z... Prawo do posiadania broni jest właśnie jedną z prerogatyw wolnego obywatela, wolnego człowieka żyjącego w systemie demokratycznym. Kolejny element, który jest tu bardzo istotny, powszechny i tani dostęp do strzelnic. To jest coś, co jest w ogóle, trzeba gdzieś na początku może powinienem to zaznaczyć, spośród całego systemu tych naszych postulatów, w momencie kiedy wyszliśmy z nimi na zewnątrz, pewne grupy ludzi wyłuskały, czy to życzliwych na mniej, czy bardziej, czy to zupełnie na nieżyczliwych, wyłuskało sobie pewne elementy i albo zbyt je eksploatując, albo czasem je trochę wyszydzając, wyśmiewając. Między innymi podnoszono ten, jak widzicie Państwo, to jest jeden drobny element. Temat powszechnego dostępu do strzelnic. Nasz postulat: strzelnica w każdym powiecie. A bardzo proste pytanie, jeśli jesteśmy w stanie wpompować miliony złotych w projekt budowy boisk piłkarskich w każdej gminie. To i udało się to zrealizować. W ciągu 4 lat został ten projekt zrealizowany. To z jakiej racji miałoby się nie dać zrealizować projektu strzelnica sportowa w każdym mieście powiatowym? Spróbujcie Państwo dzisiaj sobie na strzelnicę postrzelać. Albo nie ma miejsc, bo strzelają mundurowi, policjanci, bo strzelają myśliwi, bo są zawody, bo są jakieś egzaminy. O ile w ogóle uda się miejsce na strzelnicy złapać, no na dużych strzelnicach typu, nie wiem, strzelnica Legii Warszawa, pewnie się uda. Może gdzieś na prowincji, chociaż to też nie jest tak wesoło, bo z kolei na prowincji, kiedy jest mało strzelnicy, no są też bardzo mocno obłożone. To zabiją Was koszty. Koszty strzelania dzisiaj na strzelnicach są po prostu, no, nie wiem jakiego słowa użyć, ale nie mówię, że są ceny lichwiarskie, ale to są zupełnie oderwane od rzeczywistości koszty. No, płacąc powiedzmy od, nie wiem, od 1,5 do 3 zł za sztukę amunicji, ceny warszawskie spokojnie osiągają 2 zł za sztukę amunicji, kiedy ja mając pozwolenie na broń, kupując 1000 sztuk amunicji, mogę spokojnie płacić za to. Tak więc
może być też taka sytuacja, że o ile już znajdziecie strzelnicę, to będzie to strzelnica, która nie ma tak zwanej broni obiektowej. Czyli nie ma tam stałego pracownika, nie ma zbrojowni, nie ma broni, która jest na stanie strzelnicy i którą wy jako cywile, którzy nie posiadają pozwolenia na broń własnej broni, możecie sobie wypożyczyć, żeby tam sobie do tarczy postrzelić. To jest strzelnica oczywiście znowu dla myśliwych, dla sportowców, dla ludzi ze służb mundurowych. Pokłosie tej mentalności właśnie komunistycznej, zbolszewizowanej, że prawo do używania broni, nawet właśnie w takich celach sportowych, rekreacyjnych, ma tylko wybrana kasta ludzi. Kasta ludzi systemu, kasta ludzi, którzy dostąpili tego przywileju uzyskania od władzumi pozwolenia na broń. To jest genialny przykład właśnie tej zbolszewizowanej mentalności. Jest gros strzelnic, które zostały na przykład porzucone przez wojsko w toku właśnie degradacji Wojska Polskiego w ostatnich dwóch dekadach, czyli likwidacja jednostek wojskowych, likwidacja garnizonów lokalnych, czy też likwidacja małych takich, powiedzmy, no, quasi poligonów, które bardzo często przy mniejszych i większych garnizonach w różnych miastach były. Na tych poligonach bardzo często były bardzo dobre strzelnice. Jeśli wojsko się z danego miasta wyprowadziło się ze swojej jednostki, przekazało przeważnie gdzieś tam albo władzom lokalnym, albo często lasom państwowym swoje małe, nieduże lokalne poligony, na których były strzelnice, to wszystko niszczeje. Więc jeśli nie chcemy tego budować strzelnic od podstaw, reaktywujmy, rewitalizujmy te obiekty, które są jeszcze dzisiaj w pewnym stanie. Kolejny element tego postulatu, czemu nie wtłoczyć w ten system rynku komercyjnego? Czemu takich strzelnic nie oddawać w ręce prywatnych dzierżawców? Jeśli możemy oddać w prywatne ręce na przykład schronisko w górach, gdzie ktoś sobie będzie o nie dbał, będzie zagospodaruje je, będzie świadczył pewne usługi dla turystów, którzy chcą sobie w takim schronisku wysoko w górach przenocować, to czemu i do tego jeszcze zarobi na tym, to czemu taki człowiek nie miałby wziąć w dzierżawę takiej strzelnicy i wykonywać po pierwsze pewnych elementów właśnie w ramach rządowych projektów popularyzacji sportów strzeleckich, tej kultury używania i posługiwania się bronią, chociażby udostępniając swoją strzelnicę w pierwszej kolejności na przykład szkołą w ramach jakichś zajęć, które byłyby znowu przywróceniem zajęć przysposobienia obronnego. To są rzeczy, które są bardzo realne, które tak naprawdę w różnych sferach, w innej działalności istnieją. Ja jestem przekonany, że jest mnóstwo prywatnych firm, które już dzisiaj prowadzą szkolenia z zakresu właśnie wszelkich tam działań paramilitarnych, szkolenia strzeleckiego. Bardzo chętnie za pewne właśnie opłaty związane z dzierżawą przyjęłyby w niejednym mieście taką strzelnicę, miałyby tam swoją bazę, swoją logistykę, prowadziłyby na terenie takich strzelnic swoje szkolenia, chociażby paramilitarne, a jednocześnie wy moglibyście sobie w ramach większej konkurencji na rynku iść w sobotę z rodziną, prawda, i postrzelać na takiej strzelnicy. Czy wasze dzieciaki, które chodzą do szkoły, mogłyby sobie, tak samo jak chodzą na zajęcia, nie wiem, spływania, jak grają sobie na WF-ie w koszykówkę, to raz na miesiąc mogłyby z panem od WF-u albo od PO iść sobie na taką strzelnicę i pouczyć się obronić, czy postrzelać sobie z tej broni. My na podstawy, właśnie na potrzeby tego postulatu przyjrzeliśmy się dokładnie programowi ORLIK 2012 i tam w tym programie wybudowano 1600 boisk piłkarskich. Koszt boiska to było brutto około 1 200 000 zł i to zrealizowano, to jest w każdej gminie, to już stoi. To nie jest tak, że to jest jakiś mit, to jest jakaś bajka. 1600 boisk, każde warte 1 200 000 zł. Strzelnica budowana od podstaw, w zależności od infrastruktury, jaka jej towarzyszy, kosztuje od 500 000 zł do 2 000 000 zł. Zakładając, że chcemy budować, tylko o obliku było 1600, strzelnic byłoby niespełna 350. Zakładając, że strzelnice budowalibyśmy z możliwie największym zapleczem logistycznym, czyli takie, gdzie koszt jest około 2 000 000 zł, ponieważ ta strzelnica ma być swoistym centrum rozrywki. To ma być centrum, gdzie przyjdą sobie postrzelać mundurowi, przyjdą sobie postrzelać rodziny z dziećmi czy ludzie dosłownie z ulicy w sobotę, w niedzielę i przyjdą sobie szkoły postrzelać w ramach zajęć chociażby z tego PO. Także może nam to dać obraz, na ile są to niższe koszty chociażby od programu ORLIK.
temu poświęciłem dużo miejsca, ale to jest naprawdę piekielnie ważna sprawa. To jest coś, co pozwala nam znowu wtłoczyć nas na pewne tory, które w perspektywie lat, może 3, może 5, może 10, zaczną przynosić właśnie skutki przywrócenia kultury posługiwania się bronią i posiadania broni. Wówczas dopiero będziemy mogli z kolei realizować w pełni postulaty, o których wspomnę na końcu, czyli totalna liberalizacja prawa dostępu do broni. Banalnie prosta rzecz. Bez tego wszystkiego, o czym mówimy teraz, nie skończymy na tym, żeby każdy Polak mógł mieć w domu broń. Kolejny element jest to stworzenie pewnego powszechnego systemu szkoleń paramilitarnych. Tak jak wcześniej mówiliśmy o szkoleniu dla każdego mężczyzny, który skończy 18 lat tego programu rządowego opartego o struktury Ministerstwa Obrony Narodowej, to chcielibyśmy również stworzyć system szkoleń paramilitarnych. Dzisiaj każdy z nas może sobie pojechać na szkolenie na przykład wakacyjne, czy paramilitarne, czy survivalowe, albo jakieś weekendowe, jedno, trzydniowe szkolenie strzeleckie. Znowu wracamy do pieniędzy, znowu wracamy do kosztów, które niestety dzisiaj przy naszej sytuacji ekonomicznej, przy sytuacji, w jakiej są Polacy, powodują, że to jest dla zwykłego Polaka praktycznie nieosiągalne. Gdyby było to rozwiązanie systemowe, wspierane przez państwo, do tego miałoby to charakter masowy, bylibyśmy w stanie na zasadach po prostu wolnorynkowych, kiedy firmy prywatne, które byśmy wtłoczyli w te systemy szkolenia, można by było naprawdę zaoferować ceny, które byłyby realne do osiągnięcia dla osób, które chciałyby w takich szkoleniach brać udział. Chcielibyśmy też, żeby te powszechne szkolenia paramilitarne opierały się na przywróceniu w szkołach takiego realnego szkolenia z przysposobienia obronnego, które właśnie byłoby szkoleniem, wrócilibyśmy do szkolenia z zasad posługiwania się bronią, z poznawania zasad używania broni, posiadania broni. Byłoby to znowu związane z tymi szkoleniami, o których mówiłem w ramach powszechnie dostępnych strzelnic. Teraz wyobraźcie sobie państwo sytuację. Ja nie chcę mówić o konkretach, bo to człowiekowi się pięści zaciskają i śmiech się czasem pojawia na twarzy. Ile amunicji zużywają rocznie policjanci i żołnierze? Poza doborowymi jednostkami to są nie więcej niż dziesiątki sztuk. To jest poziom szkolenia, który jest po prostu żenujący. To nie jest szkolenie, to jest antyszkolenie. To jest rzecz, którą ciężko nazywać szkoleniem. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że jeśli ja jako Jan Kowalski, mając pozwolenie na broń, mogę się na przykład złożyć, nie wiem, z kimś, kupimy sobie hurtem amunicję, kupimy 1000 sztuk amunicji, osiągając cele w zwykłym sklepie, czy kupując gdzieś tam u większego dostawcy 70 groszy za sztukę, to gdyby takiemu dzieciakowi w szkole zagwarantować, że w ramach lekcji, w ciągu roku wystrzeli sobie 100 sztuk amunicji i państwo byłoby w stanie dofinansować z tych 70 groszy tyle, żeby ta dzieciarnia nie ponosiła żadnych kosztów takiego szkolenia w ramach zajęć szkolnych, to pytanie, czy znowu nie jest to realne, przeliczając sobie to, robiąc zwykłe wyliczenie konkretnych kwot, są to naprawdę rzeczy, które przy rzeczach takich jak sfinansowanie odbudowy tęczy na czas Zbawiciela, finansowanie programów genderowych, albo jakieś inne kretynizmy pochłaniające gigantyczne pieniądze, jest to naprawdę, naprawdę kropla. Czyli jest to znowu w ramach tego upowszechniania szkolenia paramilitarnego powrót do realnych, tylko realnych szkoleń przysposobienia obronnego. Kolejny element jest to system współpracy instytucji państwowych z sektorem prywatnym. Powstaje w Polsce coraz więcej prywatnych firm świadczących takie usługi szkoleniowe. Tak jak mówię, że możemy sobie jako Jan Kowalski iść, zapłacić 500 zł i spędzić sobotę, niedzielę na szkoleniu, nie wiem, gdzie się nauczymy budowy, posługiwania i strzelania z pistoletu Glock albo z karabinu systemu Kałasznikowa czy amerykańskiego M4. Osiągalne na każdym kroku, firm jest mnóstwo, koszty niestety cały czas są duże, ale teraz czemu nie stworzyć pewnego systemu wsparcia państwa dla takich firm, o ile one świadczą takie usługi dla ludności właśnie po pierwsze powszechnie, na dużą skalę, po drugie robią to tanie. Jeśli możemy robić przetarg na dostawę, nie wiem, pizzy do Sejmu albo wódki do kancelarii premiera czy prezydenta, to czemu nie możemy zrobić przetarg
przetargu na zorganizowanie, nie wiem, 500 szkoleń w roku dla kilku tysięcy ludzi, jeśli jest tych firm w Polsce 50, a gdyby było takie zapotrzebowanie, to w ramach normalnych działań wolnorynkowych powstałoby tych firm 500. I czemu nie możemy czegoś takiego zrobić? No, no są to rzeczy, które są znowu absurdalne. A ile nabój do bloka kosztuje? No mówię. No ile? No, wie, ile ja jestem w stanie za to zapłacić kilkadziesiąt groszy. W hurcie można to, gdyby to były zamówienia na szczeblu państwowym, no to, to osiągamy ceny na bloku. Normalnie to jest 5 zł, czyli mniej więcej wynowartość jednego funta. No jeśli no, okej, okay, no jeśli strzelamy komercyjnie, idziemy na strzelnicę komercyjną w Warszawie, to jesteśmy w stanie za to zapłacić w najlepszym wypadku powiedzmy 1,5 zł, ale to są wyjątkowe sytuacje. Więc kolejny przykład, który naprawdę jest absolutnie realny, wymaga tylko dobrej woli i mądrego rozwiązania systemowego. Współpraca instytucji państwowych w ramach jakiegoś rozwiązania systemowego, projektowego z sektorem prywatnym. To wszystko, o czym mówimy, powoduje, że w toku podnoszenia kultury posiadania i używania broni jesteśmy w stanie liberalizować prawo w zakresie posiadania broni. Teraz, jakie są doświadczenia ostatnich lat? Wyobraźcie sobie Państwo, że gdy ja zaczynałem swoją zabawę z takim sportem, który się nazywa paintball, czyli strzelanie z broni pneumatycznej tymi farbowanymi kulkami, w roku 98. Wówczas akurat było to chwilę po tym, jak zniesiono pozwolenie na broń do paintballu. Wtedy nastąpił pierwszy boom. Ja należałem do drugiego w Polsce klubu paintballowego, warszawskiego klubu paintballowego. Pierwszy był w Krakowie, drugi był klub warszawski. Pamiętam, jak dziś miałem legitymację z numerem 12. To była chwila po tym, jak można było sobie kupić pierwszą broń do paintballu bez pozwolenia. Chwila później, co się stało? Uwolnienie wiatrówek. Można sobie kupić wiatrówki bez pozwolenia. Kolejny element, mamy ostatnią zmianę ustawy o broni i amunicji, gdzie możemy już, znaczy chwilę wcześniej, ale ostatnia ustawa znowu zliberalizowała możliwość uzyskania, ale to sobie powiem o tym zaraz, różnych innych typów na broni, czy broń czarnoprochowa. Dzisiaj mając 1000 czy 1200 zł, a jak chcemy lichy model kupić, to i 700 w kieszeni, idziemy do pierwszego lepszego sklepu z bronią, kupujemy sobie czarnoprochowego Colta Navy, który jest pełnowartościowy. To jest broń rozdzielnego ładowania, że trzeba oddzielnie włożyć prawda, tam pocisk, oddzielnie jest ładunek prochowy, jest kapiszon i sześciostrzałowy rewolwer. Każdy dzisiaj z Was może iść do sklepu z bronią kupić sobie sześciostrzałowego Colta Navy. Bo to jest broń czarnoprochowa, broń, która kilka lat temu została dopuszczona do wolnego obrotu. Albo ta broń archaiczna, albo jej repliki. My czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak w toku ostatnich lat prawo do posiadania właśnie broni zostało już zliberalizowane. I teraz do czego zmierzam? Co się dzieje? Na czym polega to, nad czym chcemy pracować, co chcemy przywracać? Czyli kultura posiadania i używania broni. Ile razy w roku słyszymy o tym, że wariat, jakiś szczeniak postrzelił z wiatrówki jakąś tam, prawda, sąsiadkę z bloku? 5, 10, 15 razy w roku. Jak spojrzymy na policyjne statystyki, to są jakieś jednostkowe przypadki. Z broni paintballowej, ja nie słyszałem, żeby komuś krzywdę zrobiono, nadal obowiązują jakieś wariackie pozwolenia na broń tak zwaną gazową. No, nie wiem, co trzeba zrobić, żeby sobie zrobić krzywdę z broni gazowej. Przyłożyć. No to co przyłożyć? No, to ucha sobie włożyć, włożyć sobie lufę do ust, no to by się to nie opłacało. Strzelać pod wiatr, a nie z wiatrem. No to tak, no to by mnie trochę oczy zapiekły. Są takie jeszcze rzeczy, które zostają, ale teraz pytanie, czy jeśli już troszeczkę władzunia no, popuściła cugi społeczeństwu, bo narodem to dla nich chyba nie jesteśmy, nie wiem, czy się mocno z nami identyfikują w tej materii. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nic się nie stało. Colta Navy nie kupiono, nikt nie kupuje hurtowo, żeby strzelać do ludzi, nie wiem, na Rondzie Dmowskiego. Ja o przypadkach użycia do przestępstwa nie słyszałem, szczerze mówiąc. Jakie są kolejne etapy? Bardzo proste. Przywrócić możliwość zakupu dla ludzi, którzy są niekarani broni bocznego zapłonu, to co kiedyś się nazywało KPKS, czyli z amerykańska broń w kalibrze 22 LR.
Co by się stało? Śmiem twierdzić, że by się nic nie stało. W momencie, kiedy udaje nam się tak odzyskać i ukształtować świadomość narodu w zakresie odzyskania kultury, posiadania, używania broni, docelowo chcielibyśmy zrobić bardzo fajną rzecz. Zlikwidować pozwolenie na broń. No i teraz konsternacja. Czemu zlikwidować pozwolenie na broń? Jak się to ma do postulatów z zakresu strefy sfery wojskowej, cywilnej i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy? Bardzo prosta sprawa. 100-tysięczna armia, obrona terytorialna, dzisiaj poza armią, która jest tam wartościowa taka, jaka jest, poza tymi specjalsami naszymi, to wartość bojowa jest niewielka. Nasze zdolności mobilizacyjne określa się ono po 50 tysięcy żołnierzy. Powiatu jednak byśmy mogli... Poza tymi 100 tysiącami. Tak, gdybyśmy teraz była tam, była mobilizacja 50 tysięcy, możemy bronić jednego powiatu albo odcinka frontu o długości 30 km. Tak się to ocenia w zakresie tamtej wojskowości takiej paranaukowej już. Co dają te wszystkie zmiany? Bo cały czas jesteśmy przy tym powszechnym dostępie wchodzonej. Mamy strukturę obrony terytorialnej, które są w stanie nam wygenerować do kilkuset tysięcy tego, w cudzysłowie, pospolitego ruszenia. Bo gdyby to był sprawny, dobry system, to byłby to naprawdę bardzo dobry żołnierz. Żołnierz, który jest, pochodzi z lokalnej społeczności, zna doskonale swój teren. Gdyby przez kilka lat był w ramach tych systemów wszystkich dobrze szkolony, mądrze szkolony, to byłaby to genialna broń, genialne zaplecze. Do tego, co mamy. Do tego mamy w każdym domu broń. Ja nie muszę z tą bronią chodzić po ulicy, ja nie muszę być myśliwym, ja wystarczy, żebym w każdym domu miał broń. Teraz, co się dzieje w wypadku likwidacji pozwoleń na broń? Dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, a niestety na razie jeszcze formalnie jesteśmy, o ile nie będziemy w stanie docelowo zmienić zupełnie charakteru tego, co się dzisiaj nazywa wspólnotą europejską, to niestety w tych realiach trzeba będzie żyć. Prawo unijne nie dopuszcza możliwości, żeby nie było pozwolenia na broń, chociaż absolutnie jest zupełnie diametralnie inne, jeśli chodzi o restrykcje, niż to, co u nas obowiązuje. Nasz system restrykcji, jeśli chodzi o pozwolenie na broń, idzie daleko naprzód wobec tego, czego wymaga Unia Europejska. Oni wymagają, żeby pozwolenie na broń. Okej, więc spowodujmy, żeby każdy Polak, który ukończy, dobra, nie 18, żeby od 18 lat to niech on może mieć tą broń bocznego zaporu, który kończy nie 21, 23 lata, miał i jest niekarany, miał z urzędu przyznane pozwolenie na broń. Czy on sobie kupi tą broń, czy nie, to się zupełnie inna bajka. Zamiast rejestrować i reglamentować pozwolenie na broń, zamiast rejestrować jak władze okupacyjne ludzi, którzy mają broń, a wtedy jak wchodzi w cudzysłowie, czy nie daj Boże okupant, to okupant, przyjmując te policyjne rejestry, po prostu po kolei puka do każdych drzwi, panie, obejdź, pan masz, bo inaczej to łeb, czapa. Koniec, tak jak było w 1939. Tylko stwórzmy coś w drugą stronę. Stwórzmy rejestr, stwórzmy katalog ludzi, którzy nie mają prawa posiadania broni. Nie mają prawa kupna broni, nie mają prawo w ogóle dysponowania broni, czyli nie dostaną broni na strzelnicy, nie dostaną broni w szkole, gdziekolwiek. Ludzie, którzy są karani, którzy są leczą się psychiatrycznie, którzy mają problemy alkoholowe. Rejestry takich ludzi, to wszystko w różnych bazach jest. Czy to bazy służby zdrowia, czy to rejestr chociażby KRK, który dzisiaj jest i nie byłoby problemu, żeby z niego korzystać. Stwórzmy rejestr wyłączający możliwość uzyskania pozwolenia na broń i dostępu do broni, a wszystkim obywatelom, jak to się mówi, praworządnym, dajmy urzędowo pozwolenie na broń. Jawny czy tajny rejestr? Wtedy nie będzie rejestru. Wtedy nie będzie rejestru. Ale tych, co nie mają dostępu, jawny czy tajny? Do tego miałyby dostęp służby, które powinny mieć. Ewentualnie wszelkie firmy, które dysponują, które mają możliwość handlowania bronią, sprzedaży broni. Są to już kwestie techniczne, prawda? Czy stworzymy na przykład licencjonowanemu jakiemuś, nie wiem, handlowcowi, który ma prawo sprzedać.
Straży Broni dostęp do pewnego katalogu, który jest katalogiem właśnie prowadzonym przez jakieś instytucje rządowe, gdzie on ma przy obowiązek przy sprzedaży broni poprosić obywatela o dowód osobisty i nie spisać go jak dzisiaj. Nie wpisać mu jaką on amunicję z jakiej partii produkcyjnej kupuje, bo do tego dzisiaj dochodzi. Ale sprawdzić, czy on nie figuruje w rejestrze osób, którym ten sprzedawca nie ma prawa sprzedać broni. No na przykład. I teraz zamykając i konkludując. Tutaj znowu jako pewne wzorcowe rozwiązania traktujemy rozwiązania na przykład promowane przez Stowarzyszenie ROM. Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Bardzo ciekawe środowisko i polecam Państwa uwadze. Mam dla Was coś, nie mamy żadnej nagrody chyba. Chyba nie. Chyba, że może nasz organizator jakiś egzemplarz Drygława przekaże. Mam do sali pytanie pod tym kątem właśnie, o czym tutaj teraz powiedziałem. 18 marca 1938. I tu będzie cytat. Ten rok przejdzie do historii. Pierwszy raz w cywilizowanym kraju istnieje pełna rejestracja broni. Nasze ulice będą bezpieczne, a nasza policja bardziej sprawna. W przyszłości cały świat będzie nas naśladował. Adolf Hitler. Szwecja. Brawo. Co? Adolf Hitler. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, że pierwszy raz broń urzędowo odebrali obywatelom swoich krajów włoscy faszyści, niemieccy narodowi socjaliści i bolszewicy. To były trzy pierwsze przykłady, stosując kolejność taką historyczną. Faszyści, Niemcy i ostatni byli bolszewicy, wbrew pozorom. I później, tak jak tutaj powiedział właśnie pan Adolf H., w przyszłości cały świat będzie nas naśladował. To, co mamy dzisiaj, cały system reglamentowania dostępu do broni, to jest spuścizna Mussoliniego, Hitlera i Stalina. Dziękuję bardzo. Przyklaski. Bardzo dziękuję. Proszę o pytania. Proszę bardzo. Jeszcze nie ma przyklaski. Tak, co? Uwagę, że w kwestii tego dostępu do broni, do wolności życia, jak i mentalności właśnie, który jest poszukiwany, generuje się kolejny problem, taki, że nie miałoby to wszystko sensu, o ile równocześnie nie wprowadzono pewną podstawową zmiany prawnej, bo teraz to właśnie nie ma znaczenia, czy ja mam ten pistolet, czy dron, ale jak się pójdzie napadnie na mnie w moim własnym domu, to sobie zaopiekujesz ulicę do własnej daty, co, to potem ja zostanę oskarżony o to, że przekroczymy limit obrony koniecznej. Tak. To jest po prostu totalny absurd i to powinien zniknąć. Bo w tym momencie to nie masz jaką mam broń, tak? Takiego tak. To jest pytanie. Mówisz, że ta roku 2000 Polską rozkładzić się rozwala cały ten system obronny, tak? I mówisz, że nie masz żadnego ni podpisu, że nie wiadomo kto co zrobił. Czyli to nie, bo ktoś musiał coś podpisać, tak? To musi być minister obrony, albo chociaż to był, jaka partia rządziła, kto był, jakie jest nazwisko ministra obrony, tak? Premiera. Ktoś musiał podpisać, tak? To przeważnie byli pacyfiści, albo dewizyści. Tak, ale to niekoniecznie. Ja nie bez kozery użyłem cytatu z profesora Wolniewicza, który onegdaj w programie telewizyjnym na żywo z generałem Polko. Nie pamiętam, czego dotyczył ten program. Nie wiem, czy tam czasami nie było coś o jednostce GROM. Odnośnie bodajże przeniesienia GROM pod skrzydła MON-u chyba. I profesor Wolniewicz, jako człowiek wiekowy, może i bardziej odważny, konkretnie powiedział, że w sztabie generalnym działa po prostu obcagentura. Ale to jest zdanie profesora, nie? To abstrahując. Oczywiście można to sprawdzić. Ja, gdybym wrócił do materiału, który mam przy sobie, jeśli chcesz, nie wiem, czy teraz mamy na to czas, pewnie nie. Po spotkaniu możemy zaraz do tego dotrzeć, bo mam gdzieś to w notatkach. To jest bodajże 2002 rok, kiedy zaniechano rozwoju, rozwiązano jednostki obrony terytorialnej, które już były. Dzisiaj to są bodajże jakieś dwie jednostki, ale to są szczątkowe. Także nie, mamy fizycznie, oczywiście wiadomo, który minister, kto, gdzie. Tylko przekonanie, są takie opinie, że nikt nie jest w stanie sobie racjonalnie wyjaśnić, z jakiego powodu, dlaczego, jak to w tym kontekście powiedziałem. Oczywiście wiadomo,
momencie... przepraszam, w koszulce wyjdę. Marcin. Ale to nie odpowiedziałem jeszcze na pytanie. Ale nie, to tylko ja... Zgłaszam się. Tak, a potem się zgłaszał. To, co kolega powiedział na początku w zakresie tej obrony koniecznej, gdybym chciał być konsekwentny, to bym zwrócił uwagę, że to jest właśnie efekt zbolszewizowania naszego myślenia. Nasze głowy, tak jak powiedziałem, w moim środowisku, w którym ja się obracam, ku mojemu przerażeniu, bardzo dużo ludzi boi się broni. Co więcej, ci, którzy się nie boją, właśnie na przykład są takiego przekonania, że broń to służy do tego, żeby bandycie dać odpór. No, przepraszam, ja się na przykład nie boję tak, znaczy ja nie argumentuję swojej potrzeby posiadania broni tym, że boję się, że mnie ktoś napadnie i ja wtedy chcę do niego strzelać. W życiu mi się do domu nikt nie włamał, do mieszkania mi się nie. Ale okej, ale ja mówię o pewnym schemacie myślenia. Statystyki policyjne miażdżą taki tok myślenia. Broń, którą chcielibyśmy, żeby wszyscy mogli posiadać, z założenia, argument, że ta broń ma służyć do obrony, jest argumentem bardzo lichym. Bo na ulicy ta broń nie będzie mi służyła do obrony wcale, bo w Polsce bandyci po ulicach z bronią nie hasają. No czasem jakiś tam napad na bank, ale to dzisiaj to przeważnie napadają z plastikowymi atrapami, bo co doniesienie o napadzie na bank, to się okazuje, że to jest przedmiot przypominający broń i tak dalej. To są uważam, argumenty chybione i argumenty, które dają możliwość atakowania całej idei osobom, które są haplofobami albo są wrogami tego, żeby Polacy mieli broń. To jest nie ten droga, to jest bardzo zły argument. Oczywiście jest pewien, są pomysły... Nie rozumiem, bo mi chodziło, że coś innego, że chodzi o ten strach, tak. Strach wyuczony... Zaraz do tego też dojdę, chwila. Jest to jeden z postulatów Stowarzyszenia ROM. On się opiera na tak zwanym posiadaniu broni do obrony miru domowego. Są w Stanach Zjednoczonych miasta, gdzie na przykład istnieje obowiązek posiadania broni w domu. Nieważne, czy ty chodzisz z tą bronią na strzelnicę, czy ty ją chcesz, czy nie, ty, jeśli jesteś obywatelem miasta X, masz obowiązek mieć w domu skrzyneczkę, taką czy inną, oni tam nie mają takich obostrzonych przepisów co do przechowywania, to jest inna sprawa, i masz obowiązek w domu mieć broń. To jest też pewien pomysł, oczywiście. Dla mnie osobiście jest to pewna filozofia, która na przykład wymagałaby od filatelistów, żeby oni znaczki, które kupują, to koniecznie naklejali na listy. No filatelista nie kolekcjonuje znaczków po to, żeby je naklejać na listy i wysyłać listy pocztą, chociaż znaczek pocztowy docelowo to jest do tego, żeby, prawda, nim okleić list i wysłać go pocztą. To jest tego typu myślenie, które u nas niestety pokutuje. Jest ogromny problem, w ogóle problem polskiego prawa w zakresie posiadania broni, używania broni, to jest znowu efekt zbolszewizowania. Nasze umysły są zbolszewizowane, nasza mentalność jest zbolszewizowana, nasz system prawa jest zbolszewizowany, nasz stosunek do władz państwowych, do rządu jest niestety też efektem zbolszewizowania i to się wszystko ze sobą łączy. Dlatego nasze prawo nie przewiduje, no to jest punkt wyjścia, że oczywiście poza wszelkimi innymi postulatami, jako ludzie myślący, jako ludzie wolni, chcielibyśmy, żeby była sytuacja prawna taka, że każdy, kto przekroczy próg mojego domu bez mojej zgody, ma prawo oczekiwać odparcia tej swojej jakiejś prawdy ingerencji w moją przestrzeń. I nieważne, czy ja mu powiem, panie, wynoś się, czy ja go kopnę w tylną część ciała, czy ja go gruchnę, nie wiem, jakąś tam laską babci, która stała przy drzwiach, czy ja będę miał w domu broń i będę miał prawo się bronić, to jest nieważne. Ale to jest kwestia systemowego rozwiązania prawnego, no nie mamy na to wpływu dzisiaj. Tak jak na setki innych rzeczy nie mamy wpływu. Tylko później musi pan oddać strzał w pierwszej czy w ziemię, żeby się obronić, że pan ostrzega. Nie mamy na to wpływu, my mówimy o pewnej sytuacji, która również pociągałaby za sobą zmiany prawne. To są zmiany prawne, które nie tylko są zmianami ustawy o broni i amunicji, ale całego systemu prawa karnego. Że jeśli ktoś, to nie musimy mieć pozwolenia na broń, żeby uznać, że to prawo jest chore, ono jest nienormalne. Bo jak ja w domu, no mamy dzisiaj wyroki, prawda, że ktoś zasztyletował włamywacza i dostał wyrok. Sorry, przepraszam, ja dziękuję, no to jest dla mnie chore, nienormalne.
i to jest tego typu rzecz. Słuchajcie, ja przygotowałem sobie na dzisiaj mnóstwo statystyk, więc gdyby ktoś chciał w te statystyki wniknąć, bardzo proszę, możemy sobie później jeszcze to pokazać. A teraz tylko pięć danych statystycznych. Zabójstwa w latach 2002-2008. Nie zdążyłem w to wpleść statystyk do 2012 roku. 2002-2008. Zabójstwa, ilość spadła o 36% w Polsce. Zabójstwa przy użyciu broni palnej spadły o 71%. Skuteczne samobójstwa przy użyciu broni palnej spadło o 31%. W tym zabójstwa z użyciem broni palnej o 61%. Liczba pozwoleń na broń wzrosła o 7%. Liczba jednostek broni posiadanej przez obywateli wzrosła o 20%. Korelacja? Więcej broni w rękach Polaków zupełnie nie ma wpływu na wzrost przestępczości z bronią palną. Po pierwsze, do przestępstw używa się broni nielegalnej. Policja dzisiaj bardzo często argumentuje, że to dzisiaj to jest jedyny argument, który tym głupcom, za przeproszeniem, głupcom pozostał, że broń powszechnie dostępna to będą duże straty broni, bo ludzie będą tracili broń, będzie im kradziona. Pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej, jakie są statystyki straty broni? A nie prowadzą, prowadzą poszczególne komendy wojewódzkie. Wiecie, kto w Polsce traci broń? Policjanci. Dziękuję. Mundurowi. Kto używa broni legalnie posiadanej w sposób nieuprawniony? Mundurowi. Ani myśliwi, ani sportowcy, ani kolekcjonerzy. Kto używa broni legalnie posiadanej do samobójstw? Jak słyszymy, policjant się zastrzelił. Czasem gdzieś tam myśliwy się zastrzelił. Statystyki miażdżą. Oni nie mają argumentów. Dziękuję. Tam się zgłaszał pan i potem. Przede wszystkim dziękuję ci za wiedzę, które były bardzo uzgodnione, bo jestem kompletnym idiotą w tych sprawach. A nie chcę być już. Ale nie jesteś z policji. Nie jestem z policji. Więc muszę, że kiedyś odmówiłem rozmaitym służbom w Francji, bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Natomiast mam dwa pytania. Pierwsze wiąże się z tym, że zorientowałem się, że pewien znajomy profesor od marca pracuje nad OT na AOM-ie, a jest to od lat jego ulubiony temat. I pomyślałem sobie wtedy, a ktoś mi powiedział, że wiesz, Amerykanie zaczynają naciskać i chyba wreszcie odbudujemy to. Jest pytanie takie do ciebie, a może do kogoś innego, czy rzeczywiście są takie wieści, że nie są naciski ze strony naszych sojuszników, żebyśmy wreszcie się wzięli z powrotem za obronę terytorialną. Drugie pytanie, czy w przełożeniu politycznym, które to jest nieuchronne, a trudno liczyć na to, że w najbliższym czasie Krzysiek Bosak z Arturem, jeżeli pozostanie w ruchu narodowym, co wątpię, zdobędzie władzę. W tej chwili jedynym politykiem poważnym, powtarzam poważnym, który mógłby realizować takie postulaty jest Korwin. Pytanie, czy jest możliwe, żeby środowisko związane ze strzelaniem nawiązało kontakt z jedynym politykiem, który być może przez niektórych uważany za wariata, ale jest właśnie jedynym, który może jeszcze jakiś COVID, tak? Wśród mainstreamu nie znajdziemy nikogo, kto do nas spada, tak? No jest pytanie, z kim to robić, bo bez polityków się nie da tego. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o te naciski strony amerykańskiej, czyli znowu gdzieś tam krążąc wokół doktryny obronnej Polski, czyli opartej na układach sojuszniczych, czy są takie naciski, osobiście nie wiem, pewnie wiedzieć nie mogę. Pewnie nikt z nas nie może wiedzieć. Natomiast nasilenie promowania tego tematu mogłoby wskazywać na to, że coś się w sprawie dzieje. Poza tym są pewne działania ośrodka prezydenckiego, ośrodka BBN-u, które już otwarcie przyznają, że cała polityka, właśnie te takie strategiczne wizje obrony państwa były chybione. Pomyliliśmy się. Oni dzisiaj coraz częściej mówią oficjalnie, pomyliliśmy się. Wskazują na to, że faktycznie ktoś tam za sznurki odpowiednie ruszył.
Nie wiemy kto, nie wiemy jak, ale oby tak było. Natomiast no, gdyby tego nie zrobili, to doświadczenia ze wschodu no, pokazują na to, że byłoby to działanie totalnie apolskie, antypolskie. Natomiast o ile ktoś ich może rozliczać z działań antypolskich, no to sami sobie odpowiedzcie. Byłoby to po prostu kolejne, tym razem nie działanie, a zaniechanie, które byłoby wbrew polskiemu interesowi, no po prostu. Więc ja myślę, że jednak w tym kierunku będzie to szło. Niestety obawiam się, że oprze się to o reorganizację Narodowych Sił Rezerwowych, które są fatalnym rozwiązaniem, które są wielką pomyłką. Zrobią z tego pewnie jakąś taką hybrydę, pewnie nie będzie to rozwiązanie idealne. Natomiast chociażby to środowisko AON, ono jest dzisiaj naprawdę bardzo aktywne, ma wielu stronników i miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Co wyjdzie konkretnie, to zobaczymy. Niestety obawiam się, jak znam życie, jeśli to się oprze o NSR i o MON tylko i wyłącznie, to będzie z tym problem. Ale oby to zrealizowali. Druga rzecz. Jeśli mówisz o... Generalnie przełożony politycznie. Tak. Ja rzuciłem COVID-u na prowokacyjnie, ale... W momencie, kiedy my wystąpiliśmy z postulatem militaryzacji narodu jako środowisko Straży Marszu Niepodległości, to wielu moich znajomych albo którzy prowadzą działalność szkoleniową w zakresie tych komercyjnych szkoleń paramilitarnych, większość ludzi, którzy nie byli związani ze służbami, nie są i odnaleźli się albo są po jednostkach na przykład wojskowych specjalnych, a nie żadną mundurówką, bardzo często zwracali się do mnie z takim, no wiesz, ale po co, no odgrzebujecie, to robicie szum, a przy tych sprawach szum jest niepotrzebny. My wszystkie zmiany w ustawach, jakie do tej pory się odbywały w ostatnich latach, wypracowujemy się sobie przez to, że docieramy do konkretnych posłów. Jest grupa, pewna grupa posłów, która jest przychylna temu tematowi i są pewne jedni ludzie mają dostęp, prawda, kontakt z takim posłem, inni mają z innym i jest to pewna mrówcza praca tych środowisk, która skutkuje, że pewne rzeczy dawało się w ostatnich latach przemycać. Właśnie chociażby liberalizacja przepisów, ta ostatnia ustawa, która jest, nie łudźmy się, to jest błąd w Matrixie. To znaczy czarny prog. Te pozwolenie na broń kolekcjonerską, pozwolenie na broń sportową. Dzisiaj policja staje na głowie, żeby zamknąć, żeby znowu ograniczyć prawo do te przepisy, które są w tej ostatniej ustawie. Ostatnia ustawa była błędem w Matrixie. Notabene w ramach ciekawostek dużą rolę odegrał w tym człowiek, którego pewnie większość z nas nie darzy szacunkiem, czyli pan Palikot, bo prywatnie jest jakimś tam wielkim miłośnikiem broni i tak dalej. Tego typu sytuacje. No, do różnych ludzi te środowiska docierają, uważają, że poruszanie sprawy przez polityków, czy politykierów, czy grupy polityczne źle służy temu. Oni już nauczyli się, że trzeba kombinować, trzeba się dogadywać. No, mamy zbolszewizowanie, prawda? Czyli jak się czegoś pod stołem nie załatwi, jak się nie ma dostępu do swojego oligarchy, który przepchnie dane rozwiązanie wśród innych oligarchów, do swojej mafii albo koterii, która będzie silniejsza od innej mafii i koterii, zdominuje ją i przepchnie pewne nasze postulaty, to nie da się nic osiągnąć. Niestety ci ludzie tak myślą, więc obawiam się, że nawet sam Korwin musi być większość sejmowa. No. Zmiana ustawy, to są realia tak oczywiste, polityczne, że... Co ludzie mają zmądrzeć? Pan Janek nie zgłaszał się też. Kilka pytań w trakcie notowania przyszły mi do głowy. Po pierwsze, dlaczego z systemu wyłączać kobiety? Po pierwsze, dlaczego wyłączać z systemu kobiety? Nie są wyłączone. Ale nie, wyłączasz je. Wyłączasz. Nie, nie chcesz objąć je tym samym systemem, którym są obojętne. Ale są objęte tym samym systemem ochotniczo, jeśli sobie tego życzą. Ale dlaczego nie obowiązkowo? Nie mogą być objęte obowiązkowo, ponieważ na przykład kobieta, która chce być matką, która chce zająć się rodziną, nie może być obarczona koniecznością z urzędu, z MUS-u, brania udziału w tego typu zabawach. A w Izraelu są, w Grecji częściowo. No ale nie jesteśmy w Izraelu, są różne inne pozytywy, o których sobie mówiliśmy. Znaczy ja dostrzegam jeden, właśnie to, że powinniśmy się czerpać wzorce w zmianach mentalności. Tam się to udało pięknie zrobić i jest to namacalny wzór, że można zmieniać
mentalność, która jest zepsuta i zdegenerowana, ją odbudowywać, więc w tym kontekście tak, natomiast nie uważam, żeby na gruncie polskim jakieś doświadczenie izraelskie w tej materii były słuszne. Czy istnieje możliwość prywatnego tworzenia strzelnic? Kto jest dziś właścicielem, dysponentem? Tak, tak. Absolutnie tak. Jest jeden problem. Nie istnieją w Polsce przepisy dotyczące budowy strzelnic. Wiemy, jak ma wyglądać strzelnica wojskowa. Są, i druga rzecz, bo to są wewnętrzne wojskowe przepisy, czyli wojskowa, resortowa, tam różna. I druga grupa przepisów, wiemy, jakie wymogi musi spełniać strzelnica w zakresie ochrony środowiska. Wyobraźcie sobie, nie ma rozporządzenia, nie ma ustawy, która by Jankowi, który ma 200 tysięcy złotych, chce założyć działalność gospodarczą, ma piękną działkę pod Warszawą, chce zbudować strzelnicę. No Janek szuka przepisów prawa. No nie, no bo znaczy nie dostaniesz pozwolenia. No to jest, zależy od władz lokalnych. Na przykład lokalny nie, burmistrz, prezydent miasta, czy ktoś, kto pełni władzę lokalnie, oczywiście dopuszcza strzelnicę. I czym się posługują ci ludzie? Dzisiaj posługują się praktycznie tylko tymi przepisami ochrony środowiska. Albo się boją, niczym się nie posługują i jest problem. Dlatego w Polsce jest gigantyczny problem ze strzelnicami. Teraz powstaje w Warszawie nowa strzelnica przy Puławskiej. Znowu pytanie, co trzeba zrobić w Polsce, żeby lokalny kacyk zaakceptował strzelnicę? No, proszę powiedzieć, co trzeba zrobić? Ja jestem biznesmenem, otwieram strzelnicę w Pciniu Dolnym, żeby burmistrz Pcimia wydał mi zaklepał. Posmarować. Dziękuję. No, to nieraz Puławski 51 przy Komendzie Głównej. Nie wiem czy na Puławskiej, ale to jest pierwsze skojarzenie. No, jeśli nie ma żadnych przepisów, a tutaj kwestia decyzji jest oddana lokalnej władzy, no to czy nie mamy znowu do czynienia z bolszewizacją? Oczywiście może być gdzieś osoba przychylna, jakiś lokalny tam, prawda, szeryf, który ma otwartą głowę i nie przeszkadza mu, że ktoś sobie prywatnie zbudował strzelnicę, chce prowadzić działalność komercyjną i nie będzie stworzony problem. Ale trafi się osoba nieprzychylna, albo jakiś, no nie daj Boże, osoba spatologizowana. Może tych spatologizowanych to taki biznesmen by wolał, bo wtedy faktycznie tam odpali jakąś dolę, prawda? Jak to się w zbolszewizowanym systemie dzieje. No jest. Ale wyobraźcie sobie to. Nie ma przepisów. Wiemy, ile to kosztuje. Są firmy, które od podstaw oferują budowanie strzelnic, wyposażanie. Tylko tych przepisów, na które ja bym mógł się powołać i powiedzieć urzędnikowi: panie, nie masz prawa mi dać odmownej decyzji, bo ja spełniam wszystkie wymogi. Nie ma takich przepisów. Czy polski związek strzelecki, ktoś mi w internecie mówił, że to jest bardzo dobra możliwość posiadania legalnej broni, czy to jest fikcja? Słuchajcie, dzisiaj rodzaje pozwolenia na broń, znaczy jest tych pozwoleń naprawdę dużo. Jest to na przykład, można dzisiaj posiadać broń do ochrony osobistej, nierealne. Trzeba udowodnić, że jest realne niebezpieczeństwo dla mnie, prawda, zamach na moje życie, zdrowie, zagrożenie. Niemożliwe, nierealne. Oczywiście dostają to celebryci, posłowie, senatorowie, ludzie władzy, grubi biznesmeni dostają, znowu wracamy do zbolszewizowania. Tacy ludzie dostają. Druga sprawa, broń do celów sportowych. Świetna rzecz, bardzo prosta do uzyskania. Pociąga za sobą tylko konieczność przynależności do klubu sportowego, uczestnictwa co roku w określonej liczbie zawodów sportowych. Ja, mając na przykład występujące pozwolenie na wszystkie trzy typy broni, krótką, długą i strzelbę, muszę brać udział 4 razy w roku w zawodach sportowych, płacić składkę w klubie sportowym, płacić za zawody, to wszystko. Natomiast cała procedura od przystąpienia do klubu do uzyskania pozwolenia to jest koszt około 2,5 do 3 tysięcy złotych. To jest bariera. Bo kupno broni to jest jednorazowy koszt, później czy ja z niej strzelam, czy nie, to jest nieważne, mam brać 4 razy w roku udział w zawodach. Broń kolekcjonerska, świetna sprawa, to jest nowa rzecz, to się strasznie policji nie podoba, bo jak wiemy, znamy przykłady chociażby Waldka Nowakowskiego, któremu policja ukradła w 2008 roku broń, niedawno mu oddali. Policja była przyzwyczajona do tego, że oni łatwo te kolekcje grabili, a dzisiaj jak jest ta broń kolekcjonerska, mają problem, chcą to zmieniać. Znaczy dla mnie, w mojej ocenie, były to zawsze kradzieże. Bo jeśli ktoś zajmuje w majestacie prawa... Jakie prawo takie zajmuje?
jak broń. Nielegalnie posiadała broń. No to temat rzeka, no możemy o tym rozmawiać. Wartkowi Nowakowskiemu ukradziono drewnianą kolbę do Wisa, wartą 15 tysięcy złotych. Jak wszedł wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, to razem z bronią, z MK40, STG44 zabrano drewniane kolby. To co, do badania w CLK? Do czego? Do określenia, czy to można z kolby zestrzelić drewnianym, czy do czego? Kolejna broń. Broń do celów pamiątkowych. Żeby uzyskać pozwolenie na broń do celów pamiątkowych, jak ja chcę, jestem posiadaczem broni legalnie, chcę koledze sprezentować broń, albo inaczej, to jest mój wnuk, ja jestem dziadkiem, mam broń, która jest od, nie wiem, od pokolenia w rodzinie, chcę wnukowi sprezentować, wnuk może dostać pozwolenie na broń pamiątkową. Ma udowodnić związek emocjonalny z bronią. Co więcej, biorę udział w konkursie, to nie jest żart. Biorą udział dzisiaj na targach broni w Polsce, już się zaczęły konkursy, to już są przypadki, że broń można wygrać. Wtedy można wystąpić o przyznanie pozwolenia na broń właśnie pamiątkową. Jest to wtedy, trzeba dokumentację przedstawić, że się wygrało tą broń w konkursie, jest promesa i tak dalej. Trzeba oczywiście przy każdym pozwoleniu trzeba przejść badania, wszystkie psychologa mieć i tak dalej. Kolejna broń do celów szkoleniowych. Kolejna broń do celów innych. Broń do celów szkoleniowych mogą mieć na przykład firmy, które prowadzą działalność szkoleniową. Firmy, które na przykład prowadzą działalność ze szkolenia w zakresie chociażby strzelectwa. I teraz tak, każde z tych pozwoleń znowu... Mamy mało czasu, a chcę skończyć wątek, bo to jest ważne. I teraz każdy z tych typów broni, poza tym, że ja muszę przejść cały cykl szkolenia, zapłacić za lekarza, kupić sobie broń, utrzymać się w klubie sportowym co roku i tak dalej, to za pozwolenie, znaczy za stawki za egzamin ten policyjny, dla każdej broni 500 zł, 800 zł, 1000 zł, 400 zł, 1000 zł. Ktoś mi wytłumaczy, czemu za broń pamiątkową za egzamin płacę 400 zł, a za broń kolekcjonerską 1000. To są patologie. Po pierwsze, jakbyśmy zeszli z tych kosztów, to znowu nam to otwiera drogę. Po drugie, no jest to znowu jakiś totalny absurd. Łatwo dzisiaj jest uzyskać pozwolenie na broń, jeśli tylko to ktoś chce i ma pieniądze. Dzisiaj głównym celem naszym, na tym etapie, na którym jesteśmy, byłoby to, żeby maksymalnie zejść z tych kosztów. Żeby broń nie była dla ludzi bogatych, ale dla każdego. Po prostu. Proszę bardzo. Tak, znaczy, to już będzie ostatnie pytanie. Na początek. Istnieje Związkowy Klub Strzelecki, który jest koło mnie, tam przy mniej więcej, gdzie Most Północny się zaczyna, po stronie Warszawy i tam na trening zagraniczny Smysielski, tam za odpowiednią cenę można postrzelać, czy to w broni śrutowej, czy z takiej normalnej palnej. Więc może jeszcze nie jest tak źle. Nie pamiętam dokładnie, kto to rządzi, ale taka jest nazwa. Druga to sprawa, to mentalne społeczeństwo. No, skoro ludzie potrafią składać światło w miejscu zastrzelenia tych, co wybiegli do policjanta, które strzelają w powietrze, tam przybudowany, to Tomek wie gdzie, na przystanku. I tak samo kłaść kwiat i palić znicze w miejscu przy placu Stankiewicza, gdzie patrol policyjny użył do uciekających gangsterów broni maszynowej, to trochę źle wróży. No a co do rozliczania, to było jakieś spotkanie z byłym ministrem już wtedy obrony Glikiem, też zresztą pacyfistą. No i zapytany o korwetę Gawron, zaczął coś mieć, że to jest sprawa kryminalna, że to tego trzeba by coś z tym zrobić, to już nie wiem, ten kadłub tam stoi, staje w tej stosji. No ale zapytany, a może by to wczesnego ministra obrony, który wtedy podpisywał tą decyzję o budowie, pociągnąć jakiś wywiadzianczy przed Trybunał Stanu, się uśmiechnął, nic nie odpowiedział, a mu się nie dziwię, bo tamtejszy minister obrony co to podpisywał. I się numerem jeden w rozdzielniku szyfrogramu, tak to nazwę. To jest ta sama osoba. Tak, dziękuję bardzo. Dwa ostatnie pytania, naprawdę nasz czas już się kończy i tutaj gospodarz sali nam też zwraca uwagę. Proszę bardzo, pan i pan się zgłaszał, tak? Ja chciałem wspomnieć, że czuję się taki trochę niedowartościowany, może troszkę zniesmaczony tą rozmową, która jest taką bardzo rozmową płytką i właściwie dotyczącą chyba spraw harcerskich. Na zasadzie może będziecie, jak się dobrze sytuacja polityczna ułoży, to może będziemy posiadali prawo do korzystania.
korzystania. Z takiej malutkiej pukawki, może troszkę większej pukawki, prawda? I to może będzie w przyszłości zalążek do obronności kraju. Obronność kraju nie polega na tym, że będzie powszechna dostępność do broni krótkiej. Nie wyobrażam sobie do broni automatycznej i do broni długiej, żeby taka możliwość istniała w odniesieniu do powszechnego posiadania takiej broni. Dzisiaj obronność polega na tym, że trzeba wychowywać twardych chłopów, twarde baby, puszczać ich na ostre szkolenie, na poligony, stawiać na baczność, rzucać w piasek, rzucać w błoto, muszą być karni, muszą umieć posługiwać się nie tylko bronią, ale taką krótką, ale i dłuższą, i tą specjalistyczną, bo inaczej to wszystko będą mielczaki, którzy będą biegali z jakimiś pistoletami. Rozumiem, że krótka broń jest potrzebna oficerowi, powiedzmy na paradę, ale do obronności kraju jest zupełnie inna broń potrzebna, inne przygotowanie, inne szkolenie, inne dowodzenie. To trzeba zupełnie wejść w inną skalę i w inne wartości. Także ja proszę, żeby prelegent, koledzy raczej podkreślali większą wagę obronności kraju w jakichś apelach, próbach dotarcia do ludzi, którzy nadają się do wojska. Przecież nie wszyscy, nie każdy nadaje się na żołnierza, nie każdy nadaje się na księdza, nie każdy nadaje się na nauczyciela. Po prostu są predyspozycje pewne człowieka. Takie same predyspozycje mają w zakresie, nie wiem, posługiwania się bronią czy obronnością, czy osoby nadające się do przeszkolenia, kobiety, jak i mężczyźni. Naprawdę. A to, że się niektórzy boją strzelać, to jest zupełnie zrozumiałe. Nawet jak ich nauczymy pierwszy raz wymierzać z pistoletu, to nie znaczy, że oni przełamią ten strach. Będzie pewna grupa ludzi, którzy się w ogóle nie nadają do tego, żeby pozwolić na salę, wiedzą, jak łatwo się sięga po broń. W sytuacji krytycznej chęć użycia broni jest tak silna i tak obezwładniająca użytkownika, że w ogóle nawet nie ma czasu do zastanowienia się. To jest straszna sprawa, naprawdę. Jak pan się będzie zastanawiał, to już pan nie żyje. O to chodzi. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że nie wolno posługiwać się pseudobronią, takimi pistoletami typu tam na, nie wiem, na powietrze i już tak dalej. Już pan odpowie. Każdy, kto wymierzy takim pistoletem w celach obronnych, na przykład, czy pseudoataku na kogoś, może się liczyć z tym, że bandzior, który nie będzie rozpoznawał, ja, nie będzie miał czasu... Jeśli pan odpowiedzieć, to ja użyję broni... Rozwiję pana wątpliwości, ile pan mi dał odpowiedzieć. Jeszcze tylko jedną rzecz. Ja nie wiem, czy państwo żyli w Stanach Zjednoczonych, czy znają rynek amerykański. Ja różnię się prawdopodobnie od tym, że te zagadnienia były mi bliskie. Żyłem w Stanach Zjednoczonych, przeżyłem multum różnych zdarzeń, że wierzyć się nie chcę. Pierwszego dnia, kiedy przyjechałem do Stanów, pierwszy raz jak do Stanów przyjechałem, w 74 roku, jakiś głupek z kabrioletu strzelał z automatycznej broni do wszystkich, którzy przechodzili pochodnimi. Słuchajcie, a teraz przerwę panu, ja panu teraz przerwę. Proszę mi teraz odpowiedzieć na pytanie. Czy broń automatyczna, z której głupek z kabrioletu strzelał, jest w Stanach bronią legalną? To nie jest ważne. Jest ważne. Jest ważne. Jest broń czy legalna, to pan mi teraz dał odpowiedź. Szanowni Państwo, pozwoli mi pan powiedzieć. Czy pan mi pozwoli odpowiedzieć? Pan manipuluje teraz i kłamie. Niestety, ale muszę powiedzieć w taki sposób, jeśli pan mi nie da odpowiedzieć. Szanowni Państwo, w Stanach Zjednoczonych nie wolno posiadać legalnie broni automatycznej. Jeśli ten pan był świadkiem użycia broni przez wariata z kabrioletu automatycznej, była to broń posiadana nielegalnie.
w żadnym kraju, gdzie broń można posiadać, w żadnym, nie można posiadać broni automatycznej. Ani razu w tym, co mówiliśmy, nie było odniesienia do systemu amerykańskiego. Podkreśliłem, że stosowanie w zakresie dostępu do broni argumentu chcę mieć broń, bo się boję, chcę mieć broń, bo mnie napadają na ulicy, jest argumentem chybionym. Ani razu i nikt nie powiedział, że chcemy, by broń była w powszechnym użyciu, w sensie dawała możliwość noszenia jej przy sobie w życiu codziennym. Co do broni, o której pan mówi, tak tych użył pasowania, pukawka, krótka i tak dalej. O wszystko, o czym tu mówiliśmy, pozwolenie na broń, posiadanie broni, dotyczy wszystkich typów broni. Broni krótkiej, broni gładkolufowej, broni długiej. Dzisiaj na każde z pozwoleń, o których tutaj mówiliśmy, można mieć każdy z tych typów broni. Ja mając pozwolenie na broń do celów sportowych, o ile tylko dostanę pozwolenie na kolejną sztukę broni, mogę sobie kupić za 2300 zł beryla. On będzie oczywiście berylem na rynek cywilny, będzie pozbawiony ognia ciągłego, będzie to po prostu karabin samopowtarzalny, ale absurdalnym jest teza, że my mówimy o broni krótkiej. Poza tym cały system, o którym tutaj mówiliśmy, są to komponenty. Jeden komponent to są siły operacyjne, wojska operacyjne, 100-tysięczna armia regularna. Drugi komponent jest to duży, sprawny system obrony terytorialnej, gdzie ludzie szkolą się, tak jak pan mówi, na poligonach, gdzie działają razem z wojskiem. Robi to dzisiaj Stowarzyszenie Obrony Narodowej. Wejdźcie sobie na stronę obronanarodowa.pl i pewnie nie jednemu z was, nie jednej z was oczy wyjdą na wierzch, co ludzie, którzy w tym działają, robią. Kolejny element. Posiadanie broni, używanie broni, to jest kwestia kultury. Żadnej kultury nie da się wypracować przez miesiąc, przez rok, nie da się nakazać normą prawną. To jest wielka, tytaniczna praca. Jeśli ktoś opowiada, że przejmę jutro władzę i wprowadzę dla wszystkich, tak jak powiedziałem na początku, pozwolenie na broń, jest po prostu wariatem. Albo jest wariatem, albo jest człowiekiem złej woli. A żaden z tych zarzutów, które pan podniósł, albo nie zostały w ogóle tutaj podniesione, w ogóle nie było o nich mowy, albo pan po prostu źle zrozumiał to, o czym tutaj mówiliśmy. Powszechny dostęp do broni to jest jedna rzecz, obrona narodowa to jest, obrona terytorialna to jest druga rzecz, wojska operacyjne to jest trzecia rzecz, a czwarta rzecz to są organizacje chociażby takie jak Straż Marszu Niepodległości. Zorganizowane z konkretną strukturą, konkretnym przepływem systemu całego dowodzenia. I o czym tutaj sobie jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest kolejny wątek, to jest temat rzeka. To, co mówiłem wam o odtwarzaniu, to, co pułkownik Marczak lansuje, Armia Krajowa. Bazowanie na organizacjach społecznych. Państwo powinno w zakresie wplecenia w system obronności państwa właśnie bazować na organizacjach, które mają strukturę przywódców, mają przepływ dowódczy. Nieważne, czy to jest organizacja 10-osobowa, czy to jest organizacja, która liczy 1000 osób. To jest kolejny wątek, którego tutaj nie poruszyliśmy, o którym moglibyśmy przy okazji straży mówić. Ale to może już na następnym spotkaniu, bo już czas nas się kończy, a pan się jeszcze zgłaszał, więc muszę panu udzielić głosu i to będzie niestety ostatni głos, bo ja przepraszam, ale my przekroczyliśmy już, bo zwracam uwagę, nasz dysponent sali już czas jakiś czas temu. Proszę, to jest ostatnie pytanie. Słuchamy. Pierwsze pytanie. Jak zbudować kulturę posiadania broni? Bo co z tego, że ja zrezygnuję strzelnicy, tak? Zainwestuję w to dużo pieniędzy, zbuduję strzelnicę, żeby lokalna społeczność mogła z niej korzystać, skoro nie będzie korzystać. Bo jeżeli nie będzie korzystać, to ta strzelnica to tak czy inaczej upadnie. Bo poza tym jest sporo dzikich strzelnic, tak? To jest inna sprawa. Druga sprawa jest taka, że posiadanie broni przez obywatelów nie gwarantuje nam bezpieczeństwa tak czy inaczej, bo obecnie mamy dużo inne środki prowadzenia wojny. I to jest to dużo bardziej dużo inne konsekwencje tego są na porządku, tak?
bardzo zawsze stosował, gdybyśmy chcieli prowadzić jakąś wojnę, czy ktoś z nami chciałby prowadzić wojnę, żeby to była wojna konwencjonalna, tak jak się kiedyś odbywało. Ale podróż koszt okupacji. Zacznę od tego pytania. Tak, tak, jeszcze raz tak, to jest oczywiste. Nie można tego, o czym mówimy, traktować jako recepta na to, że a przyjdą jutro ruskie, a my tutaj wyrzucimy 38 milionów Polaków, z których każdy ma Glock. Nie, nie o to chodzi, nie taki jest cel. Możemy sobie rozmawiać teraz, ok, zaczynamy wątek, wojna, walka informacyjna. Dzisiaj to, co jest prowadzone chociażby na Ukrainie, chociażby głównie dzisiaj na świecie, wojna informacyjna, wojna konwencjonalna, wojna energetyczna, to jest absolutnie ostateczność. Ona się zdarza stosunkowo rzadko, ale nie stworzymy systemu obrony wojny informacyjnej, to jest rola państwa i organów pewnych państwowych i służb państwowych. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, powtórzę jeszcze raz, to jest jeden z wielu komponentów. Nie oprzemy obronności państwa na powszechnym dostępie do broni. Nikt tego nie powiedział, nikt takiego argumentu nie użył, nawet w jednym miejscu to nie zostało powiedziane. Powszechny dostęp do broni nie jest podstawowym elementem obronności państwa. Podstawowy element obronności państwa to są siły zbrojne składające się z dwóch komponentów. Wojska operacyjne i obrona terytorialna. Dwie rzeczy. Powszechny dostęp do broni jest pewnym krokiem, pewnym zapleczem naturalnym, pewnym kolejnym przejawem tego, że państwo jest państwem suwerennym, państwem wolnym i jeśli ktokolwiek chciałby fizycznie wkroczyć na teren tego państwa, to się zastanowi 10 razy dłużej niż wkraczałby na terytorium dzisiejszej III Rzeczypospolitej, gdzie mamy 30 tysięcy żołnierzy, nie mamy obrony terytorialnej, a broń mają myśliwi i trochę sportowcy. To jest to, bo nie będę kolejny raz powtarzał, że w żadnym wypadku nie twierdzimy, że oparcie zdolności obronnych państwa polega na powszechnym dostępie do broni. W temacie strzelnic i mentalności to jest gigantyczna sprawa, to są media, to jest szkoła, to jest rodzina. Kto wie, może dzisiaj to jeszcze jest Kościół na razie, bo jeszcze Kościół cieszy się jako jakiś tam autorytetem w społeczeństwie. To jest cały system społeczny. Jeśli chcemy zmieniać świadomość, na przykład, żeby ludzie nie wsiadali za kierownicę po alkoholu, no to jak pan zmieni tą świadomość? Trzeba bombardować ludzi, to jest tytaniczna praca, zewsząd. Musi iść sygnał, siadanie po alkoholu za kierownicę jest złem, jest złe. Tak samo musi... Jest propaganda. Tak samo kultura posiadania i używania broni, to jest wielka praca propagandowa, mediów, szkoły, praca wychowawcza rodziny. Trzeba po prostu wychowywać ludzi w takim pojęciu, że po pierwsze broń nie jest złem. Po drugie jest to moje prawo, po trzecie jeśli w domu będzie broń, to gwarantuję panu, że dziecko, które się w takim domu wychowa, będzie człowiekiem diametralnie różnym, różnie po prostu do broni, niż dzisiejsze społeczeństwo jest spolarizowane i bojące się broni. Ja bardzo chciałem przeprosić państwa i widzę, że temat budzi emocje i jest ciekawy, być może do tematu wrócimy, ale przepraszam, myśmy już przekroczyli czas, ten jest sygnalizowany. Więc chciałem najpierw tak, bardzo serdecznie podziękować naszemu prelegentowi. Naprawdę dla nas wszystkich, myślę, bardzo ciekawe. Zapowiedzieć, że osoby zainteresowane spotkaniem Niklota zapraszam na stronę www.niklotor.pl. Prezes Rybackiego. W ramach Instytutu Rybackiego, Facebook, Instytut im Romana Rybackiego. Zapraszamy, tutaj jeszcze jeden jest bardzo istotny komponent, jeżeli chodzi o sprawę obronności, a mianowicie odbudowa potencjału naukowo-badawczego. Znaczy my nie wygramy z państwem, którego gospodarka jest oparta na wiedzy, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej technologii. I to jest bardzo szeroki temat, bo dotyka również tego systemu bezpieczeństwa opartego na pewnych gwarancjach danych przez
znany klucz państw atomowych, tak? Który ogranicza rozwój badań naukowych w pewnych obszarach, znaczy dla nas ważnych. No ale to mam nadzieję, że na jednym z ostatnich spotkań. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu. Kto tej głowami jest zainteresowany, może na mnie się zapytać tej głowy.